Nazywam się Krzysztof Wawrynowicz, prowadzę firmę o nazwie Nasiona Wawrynowicz, która zajmuje się szeroko rozumianą produkcją materiału siewnego, roślin zbożowych, strączkowych, ale także innych związanych z produkcją rolną. Historia naszego gospodarstwa zaczęła się od moich rodziców, którzy rozpoczęli produkcję materiału siewnego w miejscowości Podgóry. Zaczynali od pasenia owiec w małym 6-hektarowym gospodarstwie, które rozwinęło się intensywnie właśnie dzięki produkcji materiału siewnego zbóż, rzepaku kiedyś. W chwili obecnej nasze gospodarstwo nasienne liczy powierzchnię 600 hektarów. Na tych 600 hektarach rozmnażamy intensywnie materiał siewny, który oferujemy naszym klientom w różnych opcjach zaprawienia. W perspektywie używania kwalifikowanego materiału siewnego lub też w ogóle samych nasion kwalifikowanych jestem zwolennikiem pewnej dywersyfikacji. Całkowicie rozumiem, że rolnicy też chcą móc siać swój materiał siewny ze swoich pól i jako producent materiału siewnego wcale tego nie neguję. Rozumiem też to, bo to też w sposób efektywny może ograniczyć koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i gospodarstwa rolnego w swojej istocie. Bardzo ważnym elementem i bardzo ważną perspektywą, która musi zostać zrozumiana przez i rolników, i też przedsiębiorstwa nasienne działające w Polsce, jest to, że musimy cały czas pracować nad jakością produktów, które oferujemy naszym klientom, czyli rolnikom. Jeżeli rolnik dostanie materiał siewny, który nie spełnia jego oczekiwań, który nie jest tak dobry, jak mógłby być, wówczas rolnik będzie wybierał opcję swojego materiału siewnego i będzie siał, obsiewał swoje pola swoimi nasionami. Wierzę, że każde przedsiębiorstwo działające na rynku dokłada wszelkich starań do tego, aby ten materiał siewny był najwyższej jakości i cały czas obserwujemy, że ten stopień wymienialności, procent wymienialności materiału siewnego w Polsce cały czas wzrasta. My również, oferując materiał siewny, widzimy coraz większe zainteresowanie klientów i naszych rolników, naszych rolników, bo to są nasi klienci, którzy wracają do nas co roku, tym rzeczonym materiałem siewnym. Jakie są zalety? Zalety są wybitne, bo musimy pamiętać o tym, że nasiona wyprodukowane w swoim gospodarstwie, one mogą być dobrej jakości. Niemniej jednak są też inne względy związane z lokalizacją danego gospodarstwa i pewnym mikroklimatem. Dobrze jest sięgać po nasiona wyprodukowane w innym miejscu, ponieważ wówczas mamy do czynienia z innymi właściwościami agrometeorologicznymi, które występowały w danym okresie wegetacyjnym. Kolejne pozytywne aspekty wykorzystywania kwalifikowanych nasion to to, że kupując kwalifikowany materiał siewny, mamy pewność, że został on wyprodukowany w sposób ściśle określony przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Każdy podmiot, który produkuje materiał siewny, musi przestrzegać określonych zasad i musi wykazywać określoną jakość. Oczywiście ta różnica w jakości zawsze występuje, ale każde przedsiębiorstwo, które produkuje materiał siewny, mam nadzieję i wierzę w to, chcę wyprodukować jak najlepsze nasiona dla swoich rolników. Co jest ważne w perspektywie produkcji materiału siewnego, to bardzo szeroka i zrozumiana przez producenta ochrona łanu, czyli brak ustępstw w perspektywie ochrony fungicydowej, insektycydowej oraz innych zagrożeń, które występują podczas okresu wegetacyjnego. Jako producenci materiału siewnego musimy zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie kłosa, za zabezpieczenie chorób podstawy źdźbła, przede wszystkim również też na podozmian, bo podozmian jest najważniejszym wyznacznikiem zdrowotności nasion. Wszyscy mówimy o tym, że nasze nasiona są dobrze zaprawione, dobrze wyglądają i są dobrze wyczyszczone. To prawda, bo dokładamy wszelkich starań, żeby tak było, ale to nie jest najważniejsza perspektywa produkcji. Najważniejszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest odpowiednia produkcja polowa. To, co zbierzemy z pola, to jest 70-80% sukcesu w jakości, którą później będziemy oferować. Czyli zaczynamy przede wszystkim od szerokiego podozmianu, który będzie eliminował nam możliwości przenoszenia chorób podozmianowych. Jak wygląda podozmian w naszym gospodarstwie nasiennym? Bardzo ciekawie. Zaczynamy od jęczmienia. Bardzo lubimy tę roślinę, bo wcześniej schodzi z pola, daje możliwości zagospodarowania i resztek pożniwnych, i właśnie tej lokalizacji polowej. Następnie siejemy rzepak, ale po tym rzepaku znowu siejemy jęczmień.
niby jest to zawężenie płodozmianu, ale z użyciem odpowiednich środków ochrony, tak, z użyciem odpowiednich instrumentów agrotechnicznych, które możemy wykorzystywać, ten jęczmień siejemy po raz drugi po rzepaku. Dlaczego? Dlatego po to, żeby po zbiorze tego jęczmienia móc zasiać szeroko rozwinięte i rozumiane mieszanki poplonowe. Dlaczego? Po to, żeby te mieszanki wprowadzały ogromną wartość do naszego pola, do naszej gleby. Najczęściej te mieszanki poplonowe są złożone z takich roślin jak groch siewny, facelia, słonecznik, olejarka abysyńska. Następnie po tej mieszance wiosną wysiewamy kukurydzę. Przez okres jesieni, zimy rzeczona mieszanka poplonowa ma możliwość skruszenia, zniwelowania swojej masy zielonej, objętości. Wówczas wiosną delikatna uprawa talerzówką czy też gruberem, jeżeli sytuacja tego wymaga, pozwala na efektywną uprawę i efektywny siew kukurydzy. Kukurydzę bardzo lubimy w swoim gospodarstwie, bo ona też pozwala nam na wykorzystanie pewnego okna czasowego związanego z jej produkcją na stosowanie nawozów naturalnych, które w naszym gospodarstwie są intensywnie używane. Co roku używamy od 4 do 5 tysięcy ton podłoża popieczarkowego i innego rodzaju oborników, szczególnie po kukurydzy, przed kukurydzą. Czyli kosimy kukurydzę, dokonujemy mulczowania pozostałości roślinnych po kukurydzy i następnie stosujemy nawozy naturalne. Dlatego, że kukurydza uwielbia nawozy naturalne i to w sposób efektywny pozwala nam na bilansowanie składników pokarmowych w ziemi. Kukurydzę siejemy po kukurydzy, nawet do 3 lat, dlatego, że kukurydza po kukurydzy bardzo lubi być i na drugi, trzeci rok takiej produkcji wygląda jeszcze lepiej. Wykorzystanie składników pokarmowych z nawozów naturalnych przez kukurydzę jest na bardzo wysokim poziomie, dlatego że sama mineralizacja azotu następuje w lipcu, w sierpniu, wtedy kiedy jest ciepło, wtedy kiedy jest deszcz. To pozwala na efektywne wyciągnięcie tego azotu przez kukurydzę. Dzięki temu też, dzięki tym nawozom naturalnym nie stosujemy innych nawozów sztucznych, z uwagi na to, że to nawożenie naturalne wypełnia nam całą beczkę Liebiga i pozwala na efektywne zarządzanie składnikami pokarmowymi w glebie. Następnie po 2-3 latach kukurydzy siejemy bezorkowo groch. Groch uwielbia być posiany po kukurydzy i sprawdza się to też w naszym gospodarstwie. Reszki pożliwne kukurydziane nie stanowią problemu w perspektywie produkcji tego grochu. Pewnego roku, siejąc groch po kukurydzy, uzyskaliśmy plon nawet rzędu 5,5 tony. Bardzo ważnym aspektem w produkcji grochu jest też to, aby niezbyt szybko go posiać. Bynajmniej w naszej okolicy Pomorza tak rozkłada się suma opadów i tak wygląda, że lepiej ten groch posiać w późniejszym terminie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy ten groch wchodzi w okres kwitnienia, ma odpowiednią ilość wody i rzeczywiście to plonowanie jest na fajnym, wysokim poziomie w wieloleciu. I to już kilkukrotnie się potwierdziło, że ten późniejszy termin siewu jest właściwy. Po grochu siejemy rzepak. Dlaczego siejemy rzepak? Dlatego, że groch gwarantuje nam pewną ilość azotu dla rzepaku, która będzie przez ten rzepak efektywnie wykorzystana jesienią. Groch dosyć szybko schodzi z pola i pozwala na to, żeby w sposób efektywny i szybki, bezorkowo rzepak po grochu posiać. Po rzepaku, w zależności od plantacji, w zależności od pola, siejemy albo pszenicę, albo pszenżyto. W samym płodozmianie dodajemy jeszcze takie rośliny jak gryka, jak facelia, olejarka abysyńska i dzięki temu też rozciągamy perspektywę płodozmianową do 6-7 lat. Dzięki temu rzepak następuje po sobie co najmniej po 6-7 latach. To daje ogromne możliwości w ograniczaniu wszystkich chorób, które występują, które mogą być potęgowane przez niewłaściwy płodozmian, również też kiłę rzepaczaną.